Halo, halo, witam wszystkich was bardzo serdecznie i dźwięcznie. Chciałem was na samym wstępie też przeprosić za to, że nie było filmu w niedzielę, ponieważ miałem wycieczkę do Częstochowy i stwierdziłem, że zrobię sobie taką malutką przerwę od wszystkiego. Miałem wycieczkę z rodziną do Częstochowy. Tamtego dnia też miałem imprezę i tamtego dnia również uwolniłem swoją duszę artystyczną. Cudowne! To tak, ostatnio grałem w Stalkera i naszło mnie coś na coś ruskiego. Wiedziałem, że to mogłoby fajnie wyglądać. O jednym wszystko się chwali. Butelki po czarnym napoju. Jest jeszcze jedna pełna prawie. Do połowy. Boż, ja już zacząłem odcinek i już robię fejle. Nie, tak, ta butelka nie jest w połowie pusta, tylko ona jest w połowie pełna. Trzeba zawsze być optymistą. Szczególnie przed grą w Stalkera. Tak muszę złapać butelkę czarnego napoju, abyście nie widzieli marki tego napoju. Jest to chopiący napój, chopiący czarny napój tym razem. Słuchajcie się w ten odgłos. No i co, kochani? Ja brałbym. Dzisiaj nie mam przezroczystej szklanki. Musicie mi dzisiaj uwierzyć na słowo, że to jest naprawdę czarny napój. Tam widziałem, że jedna osoba z Jensej bardzo się spodobał koncept grania w Stalkera jako krótsze odcinki. I inna osoba spodobał się pomysł grania w Stalkera z kamerką. A więc stwierdziłem, że teraz będę starał się robić krótsze odcinki z kamerką do tego. O Jezu, ale za dupie, gdzie my jesteśmy? Co się dzieje? Są jeszcze te? Chyba nie zapisałem po zabiciu tych snorków wesołych. Tak, teraz idziemy do leśnika widocznie. Musimy odszukać anomalię przestrzenną. Dokładnie. Gdzie są te snorki zesrane? Tam coś biega. Jedną bity. W ogóle mam bardzo amunicję, mam już tylko 150 naboi do kłaszu ulepszonych i 30 nieulepszonych. Tak, że będę musiał chyba szczelnie grać amunicją teraz. Pistolet, do pistoletu mam dużo, pistolet zawsze jest dużo. Dobra, lecimy. Bo tutaj coś jest jeszcze, widzę na mapie czerwonego, więc pewnie jakiś snark zagubiony jeden. Jest, jest, gnój. Padł, dobra. Jest czysto, chyba się udało. Dobra, zróbmy tak i o. Są artefakty. O nie, ale to jest to psioniczne. Tych psionicznych głowie nienawidzę. Ale dwa artefakty. Ojej, no dwa artefakty to są. Złodziutkie artefakciki takie dwa. Dobra, tak samo jak chyba powinienem anuli. Robić jednego save'a. Takiego sobie po prostu ustawić save'a. Którego bym robił przed każdym nagraniem, jakby coś się popsuło, bo już miałem sytuację raz, gdzie straciłem odcinek, chyba 9. I nie miałem save'a po nim. I tak. Dobrze, weźmy przed nagraniem. To jest taki save na wyjście. Dobra, tu jest gdzieś coś. O, zaczynają się zabawy. Jest artefakt! Opłacało się, już się opłacało, dobra. Już tam w drugim się nie bawię, chciałem przynajmniej jeden artefakt. Co to, co mam? Chyba kamienna krew? Skręta. Dobra, bardzo się opłacało. Skrętak to jest jeden z najlepszych artefaktów, przynajmniej na razie jak dla mnie, bo on ma obniża promieniowanie, dzięki czemu mogę nosić inne artefakty na sobie nareszcie. Obniża promieniowanie o 4, a więc mogę sobie coś zwiększyć, na przykład obciążenie, ale na razie nie potrzebuję, bo nie mam żadnego ekwipunku, o dziwo. Zazwyczaj mam stalkę, że po prostu zaspamiony ekwipunek, na razie sobie damy wytrzymałość, żeby móc się szybciej i weselej przemieszczać. Tak, nagrajmy to sobie. I P. O, to są jeszcze chyba pewnie jakieś ten. Te, co zabijaliśmy dopiero, kurde. Nie wiem, co się nazywało. To są snorki. W ogóle to jest dużo anomalii znowu. Mi się to bardzo nie podoba. O, na przykład kolejna anomalia tu była. Pewnie ją wlazłem. Jak się idzie przez anomalię, to albo ze śrubą. Albo uważnie wpatrzonym w jeden kierunek. Wtedy możemy ocenić zmianę
O kurna, już tam słyszę tych snorków. Jeszcze nie za amunicją. Wiem jednego chyba. Jednego! Z nie wiem ilu. Jakie to bydle wytrzymałe. Ale mam jeszcze ulepszoną amunicję, to spoko. Bo teraz idę tyłem, nawet nie wiem czy tam są anomalia, czy ich nie ma. No jakie to bydle wytrzymałe. No gin motherfuckerze. Co za... No. Tak ma być. Tu jest coś jeszcze. W ogóle one... jak idą, to nie będę miał ammo. Mam bardzo mało amunicji. I mam wręcz niepokojąco mało amunicji. A jeśli to nie chce ze mną walczyć, to znaczy, że nie muszę z tym walczyć. A jak nie muszę z tym walczyć, to dobrze. Trzeba walczyć w tej grze jak najmniej. Hałasz. Z kałaszem jednak czuję się najpewniej, mimo że to jest broń. W sumie jedna z pierwszych broni, których jest, które jest o wiele łatwiej pozyskać w teorii, to jest nasza anomalia przestrzenna. Ja mam jakieś zwłoki stalkerów, ale kiedyś to przeszukiwałem tam chyba. Tam one były chyba po prostu wszystkie puste i nic tam nie ma. I oto historyczny moment, w którym wchodzimy w anomalię przestrzenną. Kaput! Buch! Bach, wybuchy, światła, efekty specjalne! Wszystko! To jest to, tak, idziemy teraz do leśnika. I tak, tu jest taki posterunek wolności? Nie, to jest powinność. Powinności, dokładnie. Tam jest drugi posterunek powinności gdzieś. Ja tam widać światło jeszcze, może nie tą bronią. To wam pokażę. Tam jest drugi posterunek powinności. Można ten do niego? Tak, jest napis. Sava geolog. Powinność. I oni są takimi w sumie stojącymi bardziej, statecznymi NPC-tami. Broni, tylko z nią sobie pogadasz. Dobra, spokojnie, już mam broń. Mogę to? Nie mogę. Dobra. To jest jakiś schowek w ogóle. Już potem ogarnę. Ich tutaj to jest lokacja zwana magazynami wojskowymi i magazyny wojskowe są logicznie bardzo tutaj chyba. Tak, co magazyny wojskowe? To. Nie wiem, dlaczego to tak zrobiłem, że tu jest przejście do magazynów wojskowych. One są tak. I tu jest przejście do czerwonego lasu, gdzie się wchodzi tutaj. Chyba. Tu się jakoś wychodziło. To jest tak moim zdaniem bezsensownie zrobione. One powinny być gdzieś tutaj, te magazyny wojskowe, a przejście do nich jest tutaj na północ, a one są w ogóle na południu. To są magazyny wojskowe, bo pamiętam, tu są gdzieś najemnicy. To są najemnicy? Nie. To? Nie. To? Nie, stalkerzy. I tutaj są oddziały wolności, tak? Które atakują tędy, atakują tu. Nie, to przejście jest dotąd też. One atakują tutaj, to miejsce. Powinności. Jeśli chce się, to można im pomóc, ale to jest taka trochę walka z wiatrakami, bo jak się nie ma wojny z powinnością, jak się nie dołączyło do wolności jako do frakcji i się nie zaczęło tłuc z powinności, to jest wszystko ok i oni się nie czepiają. Po prostu dają nam przechodzić, a nie ma sobie robić dodatkowych wrogów. Nie, stalkerze. N. Żywa dusza, o. Witam. Witaj, żywą duszę. Wdzięczam tę przyjemność. Ulepszę. Nie zapomnij o staruszku. Już się raz zaciął kałach i mi się to bardzo podobało. Naprawdę sobie również pistolet. Obok na nie, może to sobie jeszcze naprawdę. O Jezu. To jest ta broń, którą ja mam? Tylko po to, żeby ją mieć. O jest. W ogóle mi się bardzo nie podoba, że mam tak mało amunicji do wszystkiego. I do tej broni, której jednak nie chcę za bardzo i do kałasz. No amunicję w sumie do strzelby teraz mniej więcej, nawet to lepsze, bo właśnie na prawie, może tak powiem. Kit na razie mam. Co dla mnie masz? Stalkera, coś w plecaku. Ile będziemy to kosztować? 600. Co tam jest? Apteczka wojskowa leki. No zgoda, mogę wziąć. Masz coś dla mnie jeszcze? Coś w lesie, co tam jest? Nie masz pojęcia, to w dupie cię ma. Nie obchodzi mnie to. No i tu macie te dialogi, możecie sobie zatrzymać, macie sobie tam po dosłownie 3 sekundy, powiedzmy. Limańsk był stracony tak przez długie lata. I był... Nie jesteś zwykłym człowiekiem. Zona odcisnęła na tobie ciekawe piętno. Sam nie wiem, czy to błogosławieństwo. Wielka emisja bardzo zmieniła zonę. Bezpieczne i znajome ścieżki pokryły się zabójczymi anomaliami. Niestety sygnał jest za słaby.
Wtedy dało się wiele usłyszeć. Rozumiem, że stalkerz... Idź do wojskowych magazynów. Sygnał powinien być mocniejszy na wzgórzach. Jak się czegoś dowiesz, dasz mi znać. No. Obyśmy się jeszcze spotkali. W tym momencie leśnik do nas zadania, byśmy wstali się do wojskowych magazynów. Jesteś tu w interesach, czy na wycieczce? No i powiedzmy, że to już w kolejnym odcinku. Ten odcinek jest dosyć krótki i kolejny nagram idealnie po tym. Lepsze chyba są, jak widziałem, krótkie odcinki niż długie odcinki, bo nie chcę wam się oglądać 40-50 minut Stalkera, tylko powiedziałbym sobie 15, 10, 20. A więc dobrze, to będzie taki kolejny krótki odcinek i widzimy się na kolejnym materiale. Pa!